Wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy się mu aż do ziemi, rzekła do niego: skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka? Księga Rut, 2:10. Znaleźć łaskę w różnych zmianach można właśnie dzięki temu, czego uczy nas Słowo Boże. Bóg zwraca się do ludzi w miłości, mimo że na to ludzie nie zasłużyli, i pozwala znaleźć im Jego łaskę. Noe został przez Boga zachowany w potopie, który objął cały świat. Mojżesz dzięki łasce Bożej prowadzi milionowy lud z Egiptu przez pustynię. A sędzia Gedeon nabiera odwagi, by zbrojnie zdobyć wolność. W tym fragmencie, który przeczytałem na samym początku, wtedy ona upadła przed nim na twarz i pokłoniwszy mu się aż do ziemi, rzekła do niego: skąd to znalazłam łaskę w twoich oczach, że zwracasz na mnie uwagę, chociażem cudzoziemka? Księga Rut, 2:10. Mamy kolejną osobę. Znajdujemy kolejną osobę, która znalazła łaskę Bożą. Jest tu mowa o kobiecie o imieniu Rut. Pochodziła z Moabu, Rut, i wróciła razem ze swoją izraelską teściową Noemi, która przez pewien czas mieszkała też w Moabie, i wróciły do Betlejemu. Całe swoje dotychczasowe życie Rut zostawiła za sobą. Straciła męża, który zmarł. Zostawiła swoją rodzinę, ojczyznę, kulturę. Widzimy tu dokładnie, że tą, w cudzysłowie, sprężyną popychającą ją do zmiany swojego życia było pragnienie poznania Boga. Z pewnością miłość do Noemi też odgrywała rolę, gdyż Rut nie chciała jej zostawić. Nie chciała jej zostawić samej sobie. W naszym życiu też doświadczamy zmian. Zmiana miejsca zamieszkania, zmiany w rodzinie, starzejemy się i widzimy, jak bardzo potrzebujemy pomocy Bożej. Pierwszym Izraelitą, który zatroszczył się o Rut, był bogaty krewny Noemi, Boaz. Zatroszczył się o nią i wkrótce znalazła swoją nową ojczyznę w Betlejemie. Nie zasłużyła na to. W zasadzie pochodziła z wrogiego kraju i w ogóle nie powinna mieć prawa przebywać w Izraelu. Znalazła jednak łaskę w oczach Boaza, który obficie ją obdarował i później pojął za żonę. Ukoronowaniem tego jest, że Rut w ten sposób stała się przodkiem obiecanego Mesjasza, Jezusa Chrystusa, gdyż w rodowodzie faktycznie mamy niewiastę o imieniu Rut w rodowodzie Pana Jezusa, co świadczy o tym, że Pan Jezus był zrodzony według ludzkiej linii z krwi właśnie Rut. I teraz, jeżeli znamy Jezusa według Słowa Bożego jako tego, który umarł na krzyżu Golgoty za nasze grzechy, to możemy być pewni, że każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. I Bóg chętnie okazuje łaskę ze względu na swojego Syna, ze względu na Jego doskonałą ofiarę na krzyżu. Pan Jezus w 3 godzinach ciemności wycierpiał sąd za ciebie i za mnie. I wystarczy, że uwierzysz w Pana Jezusa, a będziesz raz na zawsze nieutracalnie zbawiony. Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Niech Bóg ci błogosławi.